Cześć, z tej strony Daniel, witam Was serdecznie na oficjalnym kanale spyoptic.pl i zapraszam na serię materiałów wideo poświęconych fotopułapkom amerykańskiego producenta Browning. W tym odcinku pod lupę weźmiemy model kamery, która zbiera bardzo dobre opinie wśród zarówno prywatnych użytkowników, jak i leśników i pracowników parków narodowych czy instytutów badawczych. Zaczynamy od fotopułapki Pro XD, która markowana jest na stronie producenta kodem BTC6PXD. To fotopułapka z serii fotopułapek profesjonalnych, którą charakteryzuje przede wszystkim świetna 24-megapikselowa matryca, która oferuje Wam filmy w pełnej rozdzielczości Full HD wraz z dźwiękiem oraz zdjęcia, które tak naprawdę użytkownik może sobie sam zdefiniować pod kątem rozdzielczości od 18 megapikseli do 4, w zależności od tego, jak wiele miejsca na karcie jest potrzebne. Co jest również istotne w tym modelu, to przede wszystkim system dwóch obiektywów. Prędkość wyzwalania migawki to zaledwie 15 setnych sekundy, także jest to fotopułapka z serii tych bardzo szybkich, dokładnych, oferujących najwyższą jakość rejestrowanego materiału. Model Browning Pro XD obsługuje karty SDXC do maksymalnej pojemności 512 GB. Karta oczywiście nie znajduje się w zestawie, trzeba ją opcjonalnie dokupić. Użytkownik może również sobie zdefiniować jakość wideo i jakość foto. Jeśli chce mieć świetne jakości zdjęcia, no to wybiera na przykład 18-pikselowe pliki. Natomiast jeśli zależy mu na tym, żeby zdjęcia były bardziej wyważone, jeśli chodzi o wielkość, no to może wybrać mniejszy rozmiar zdjęcia. Wówczas na takiej karcie 512 GB zmieści się naprawdę olbrzymia liczba zdjęć i materiałów. Szukając fotopułapki, weźcie pod uwagę, czy posiada ona wbudowany wyświetlacz. Jest to bardzo istotne w kontekście ergonomii pracy w terenie, dlatego często zdarza się, że potrzeba po prostu sprawdzić, czy dana fotopułapka po na przykład nocnej sesji zarejestrowała jakieś zdarzenie. I wówczas taki ekran się przydaje, ponieważ w momencie, kiedy go nie ma lub jest tekstowy, jest to niemożliwe i wówczas trzeba posiłkować się zgraniem materiałów na jakiś zewnętrzny nośnik. Wbudowany kolorowy wyświetlacz w fotopułapkach to jednak naprawdę jest fajna sprawa. Zwróćcie uwagę, jak łatwo nawigować tego typu urządzeniem, jeśli mamy do czynienia z takim nawet 1,5-calowym ekranem. Model Dark Ops Pro XD oferuje nam kilka trybów zdjęć. W standardzie jest multishot, czyli po prostu opcja jedno zdjęcie po wykryciu ruchu. W opcji multishot standard fotopułapka będzie robiła od 2 do 4 zdjęć po wykryciu ruchu w odstępach 2-sekundowych. W Multi for Shot standard będzie to do 4 zdjęć po wykryciu ruchu, również w odstępach 2-sekundowych, natomiast w trybie seryjnym Rapid Fire jest to od 2 do 8 zdjęć po wykryciu ruchu w odstępach 0,3 sekundy. Ten model Browninga został wyposażony w system zasilania 6 paluszkami typu AA. Żeby Was nie wprowadzić w błąd, żebyście też nie myśleli, że mniejsza liczba paluszków oznacza, że ta fotopułapka będzie działała, nie wiem, 20 razy krócej. Tak nie jest. Istotą również jest samo oprogramowanie i tym, jak to oprogramowanie jest obciążające dla samego działania tej fotopułapki. Z naszych testów wynika, że 6 sztuk baterii w zupełności wystarcza na efektywną pracę tego urządzenia od 2 do 4 tygodni. Oczywiście jest to zależne w dużej mierze od tego, jak ta fotopułapka często się aktywuje, czy robi, nie wiem, czy kręci więcej filmów, czy robi więcej zdjęć. To, o czym warto wspomnieć, to na pewno automatyczny balans bieli, automatyczny czas ekspozycji, jak również tryby timelapse, które są również w tej fotopułapce dostępne. Efekt poklatkowy dla miłośników robienia filmów z serii zdjęć. Także fajna opcja jest na wyposażeniu tego modelu. Pro XD, tak jak większość fotopułapek Browninga, jest kompatybilny z oprogramowaniem przeglądarki Browning Backwatch Timelapse. Jest to fajny feature, jeśli będziecie mieli taką fotopułapkę, to na pewno docenicie to oprogramowanie. A w zdjęciach generowanych przez ten model pojawia się standard informacji, dosyć istotnych dla użytkownika końcowego, czyli mamy tutaj do czynienia z godziną, z datą, z temperaturą, z fazą księżyca, z ciśnieniem barometrycznym i z identyfikatorem kamery. Jeśli chodzi o konstrukcję tej fotopułapki, to jest to jedna z najmniejszych fotopułapek Browninga. Jest niezwykle kompaktowa, również w porównaniu z innymi fotopułapkami jakichś innych producentów typu Reconyx, RTL Acorn, Covert czy Eagle na przykład, ta fotopułapka jest naprawdę mniejsza od nich. Fajną funkcją jest zamontowany właśnie z tyłu regulowany wspornik do montażu tego urządzenia na drzewie, który wykonany jest w całości ze stali. Bardzo fajna, przydatna funkcja.
macie możliwość regulacji nachylenia kąta. To już jest wbudowane w fotopułapce z tyłu i zdecydowanie lepiej się to technicznie sprawuje niż takie plastikowe ząbki, które jakby ograniczają ślizganie się fotopułapki na korze drzewa. Także w tym modelu ten wspornik to jest naprawdę duża, duża zaleta tego urządzenia. Model Pro XD Browninga posiada wbudowaną, wydajną lampę do nocnych zdjęć, która posiada autoekspozycję kontrolującą moc błysku. Jest to niezwykle istotne. Sam emiter podczerwieni jest niewidoczny, składa się z 48 diod typu non-glow, one są czarne, jak sami widzicie ich nie widać, nie będzie żadnych błysków, fleszy, żadnych elementów błyskowych, świetlnych, które mogłyby zdradzić pozycję tej fotopułapki, na przykład wiszącej na drzewie. Także w kontekście na przykład monitorowania terenu przed intruzem, przed złodziejem, w kontekście nielegalnych wysypisk śmieci itd. ta fotopułapka będzie świetna. W kontekście kontrolowania i monitorowania flory i fauny ta fotopułapka będzie świetnym modelem, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie zwierzyna na nią nie reaguje. Producent zaimplementował do tego urządzenia tak zwaną technologię IlumaSmart. Jest to bardzo fajna funkcjonalność. Polega na tym, że fotopułapka automatycznie dostosowuje błysk IR w celu uzyskania doskonałych zdjęć nocnych. Fajna funkcja. Jest regulowany zasięg lampy błyskowej w tym modelu, który pozwala na oszczędzanie energii i daleki zasięg. Zasięg w przypadku Pro XD w nocy to jest do 25 metrów. W przypadku czujek PIR, które są zainstalowane w tym modelu fotopułapki, jest to również do 25 metrów. Pamiętamy, że mówimy o dystansie w linii prostej. W momencie, kiedy ta fotopułapka wisi na jakimś drzewie, słupie, czymkolwiek, wówczas pod jakimś kątem, no trzeba, ten zasięg oczywiście wtedy spada. Fotopułapka Pro XD, jak większość modeli Browninga, działa w skrajnych warunkach pogodowych, dlatego że jest to przede wszystkim kamera dedykowana do pracy na zewnątrz. I tak oto w tym modelu certyfikacja urządzenia jakby gwarantuje, że będzie ono działało od minus 20 stopni do plus 60. Zaleca producent, że poniżej zera, żeby stosować w tym modelu baterie litowe AA. Oczywiście w skrajnych temperaturach, czyli mówimy tutaj od powiedzmy minus 10 w dół do plus 30 w górę, czas pracy tego urządzenia będzie krótszy niż podawany przez producenta. Jest to oczywiste, tak jest w przypadku każdej fotopułapki. Do tego zasilania warto jeszcze wspomnieć o tym, jak montowane są te baterie. Szufladka z 6 sztukami baterii montowana jest tutaj. W momencie, kiedy chcemy wyjąć te baterie, wyjąć całą tą szufladkę z akumulatorkami, musimy kliknąć w dedykowany do tego przycisk Eject, czyli wysuń. Jest to śmieszne, dlatego że wielu naszych klientów miało z tym problemy i dzwoniło do nas, jak mają wyjąć zamontowaną szufladkę w fotopułapce. Dlatego tłumaczę, że jest to bardzo proste. Montujemy, klikamy, szufladka się wysuwa. Dla kogo model Pro XD? Moim zdaniem przede wszystkim dla osób ceniących sobie gabaryty urządzenia. Jest to jedna z najmniejszych fotopułapek Browninga, jedna z mniejszych na rynku. I druga opcja dla wszystkich profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość rejestrowanego materiału. Co wyróżnia tę fotopułapkę od innych Browninga? Przede wszystkim rozdzielczość matrycy. 24 megapiksele to jest naprawdę sztos. Tutaj tylko Recon Force Edge jest w stanie konkurować. On ma 32 megapikselową matrycę. Druga ważna funkcjonalność to możliwość nagrywania filmów dwuminutowych i przede wszystkim gabaryty. To jest jedna z mniejszych fotopułapek na rynku, jedna z najmniejszych fotopułapek Browninga z całej serii. Tak naprawdę nieważne, jaką fotopułapkę Browninga kupicie, i tak będziecie zadowoleni. Marka stawia na jakość i to widać w produktach, które oferuje. Wejdźcie na nasz sklep spikeoptic.pl, tam znajdziecie więcej informacji na temat każdego z modeli. Z kodem rabatowym poniżej uda Wam się tą fotopułapkę kupić z 10% upustem, także zapraszam i czekajcie na kolejne recenzje. Cześć!